to jakby wczoraj było, kiedy marzłyśmy z Anką Rubik pod Pałacem Kultury. A może przedwczoraj, kiedy wymyśliliśmy, że to właśnie będzie tam. Ta tranzycja z bycia modelką do pracowania w magazynie wydaje się czymś absolutnie naturalnym, spontanicznym i fajnym. Lubię to. Czułam, że potrafię pisać, ale wydawało mi się, że nie mam nic do powiedzenia. I teraz nagle okazuje się, że ktoś chce słuchać tego. Czy śmieje się z tego, czy... Każde takie opowiadanie to jest jakiś rozdział i dopiero teraz uświadamiam sobie, co to za życie ja żyłam przez te 20 lat. To jest jakaś przygoda zupełnie nowa dla mnie. Związana też z tym, że gdzieś w życiu swoim prywatnym mam teraz bardzo dużo spokoju. Nie znam siebie takiej. Zawsze mi się dało, że jestem szalona, nakręcona, a tutaj okazuje się, że jakaś spokojna babka jednak.